Cześć, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale w nowym odcinku. Jak zapewne domyślacie się po tytule, przygotowałam dzisiaj dla Was połączenie holu zakupowego z open boxem. Mam tutaj zamówienie z trzech różnych sklepów internetowych, tylko ja wiem, co jest w środku i że ja sama uwielbiam oglądać open boxy i hole zakupowe, więc chcę po prostu razem z Wami otworzyć te paczki, żebyście sobie mogli podejrzeć, co ciekawego tym razem zamówiłam. Są to kosmetyki kolorowe, pielęgnacja, więc jeśli jesteście ciekawi, zżera Was ciekawość, to zapraszam Was do oglądania dalej. Ok, no to może jako pierwszą paczkę otworzę tą, która przyszła do mnie jako pierwsza. Tutaj mamy taką najcięższą paczkę z DHL-a. I podpowiem Wam, że ta paczka jest ze sklepu Sachi Cosmetics. Dobra, więc tak, nożyczki już mam. Przechodzimy sobie do otwierania. Ja lubię bardzo otwierać pudełeczka. I w tej folii mamy paczkę, która bardzo ładnie pachnie, ale dziwnie takim pachnie. Boże, to jest moje zamówienie? Ja nie zamawiałam nic takiego pachnącego, a to pachnie jak jakaś ziołowa kula do kąpieli. No dobra, to otwieramy dalej. Ale by było, jakby moje zamówienie pomylili. Bo naprawdę ja nic takiego nie zamawiałam, a to pachnie po prostu, jakby w środku było coś ziołowego. Mamy! No bo tu jest coś ziołowego, to jest chyba jakiś gratis. Jest tutaj, o wyłanie, a nie wiem, czy to jest taki... czyli jednak jest coś do kąpieli. Nie zamawiałam tego. Dostałam to w gratisie. I jest to Sachi Azjatyckie Sekrety. Piękna, relaksująca sól do kąpieli z lawendą i zieloną herbatą. Czyli mamy tutaj taki śliczny woreczek. Zrelaksuj się w kąpieli z dodatkiem soli z Morza Martwego. Naturalne i wyselekcjonowane składniki korzystnie wpływają na skórę, działa oczyszczająco i regenerująco. Wrzucić cały woreczek lub przesyp do zawartości do ciepłej kąpieli. Pachnie bardzo ładnie. Taką właśnie relaksującą lawendą. No ciekawe, jest to fajnie, że dostałam jakiś gratis. Bardzo lubię dostawać jakieś prezenty. Nie każdy sklep internetowy wysyła, tym bardziej, że jest to moje pierwsze zamówienie z tego sklepu. Co nam się tutaj wyłania pod folią? Mamy kosmetyki. Dostałam paragonik. Jest mój krem. Pierwszy jest to krem Time Revolution z marki Misha White Curl Blank Control Cream. Tutaj mamy po polsku opis producenta. Misha Time Revolution White Curl Blank Control Cream. Jest to krem rozjaśniający dla skóry z nierówną pigmentacją, który redukuje przebarwienia i ujednolica kolor twarzy. Stosowanie nałożyć na twarz i poczekać, aż się wchłonie. Wyłączny dystrybutor na Polskę. Dobra, więc mamy krem. Ja zaraz będę wszystko otwierać i Wam pokazywać. A dalej mamy kolejny azjatycki, koreański produkt. Jest to marka Mizon tym razem. Great Pure Cleansing Balm. O masakra, jakie to jest malutkie. Szczerze mówiąc, spodziewałam się czegoś większego. Mianowicie, co to jest? Ja będę teraz testować dla siebie, jak i dla Was, balsamy do demakijażu. Kojarzycie na pewno ten, który mam z Klinika. Jest rewelacyjny, jest duży i świetnie usuwa makijaż. Jednak ja chcę znaleźć coś innego, coś fajnego równie, ale może w niższej cenie. Więc tu mamy właśnie taki balsam myjący z Mizona. Ja później przeczytam Wam opis. Co mamy dalej? Dalej mamy markę
Misza, kolejna marka, znaczy kolejny produkt z marki Misza. Ja zamówiłam sobie... To jest baza pod kremy BB z marki Misza. Ona ma ogólnie rozjaśniać cerę, przedłużać trwałość kremów BB, troszeczkę ją wygładzać. On też ma w sobie składniki bardzo fajne, tylko niestety tutaj mi się napis jakoś tak dziwnie wytarł. Najwyżej wejdę za chwilkę na stronę i przeczytam Wam, co dokładnie ma ta baza pod... baza pod kremy BB robić. Tu jeszcze widzę, że dostałam próbki. I magiczne pianki. Ja to nazywam magiczne pianki pozbawiające mocy. Kojarzycie pewnie bajkę Bolt, Piorun. Tam były takie właśnie pianki. Tutaj mi wypadła jeszcze jakaś próbeczka. Dostałam próbkę z Mizona Vita Lemon Sparkling Peeling Gel. Bardzo fajnie, bo chciałam właśnie dokładnie ten peeling przetestować. Miałam w zamyśle go sobie kupić. Z witaminą, on jest rewelacyjny peeling enzymatyczny, to też zaraz będziemy czytać. I dostałam jeszcze z Mizona Multifunction Formula Snail Repair Intensive Ampułkę, też próbkę, strasznie się cieszę, bo właśnie ja bardzo chciałam dużo rzeczy przetestować z marki Mizon. A tu jeszcze mam jakąś ulotkę, tak, to by było na tyle, sobie odłożymy. Już dostałam jakąś ulotkę odnośnie chyba szamponów przyspieszających poród włosów. Dobra, to sobie odkładam i jak otworzę wszystkie paczki, będziemy sobie po kolei pudełeczka otwierać i oglądać. Dobra, przechodzimy teraz do drugiej paczki. Ok, druga paczka, która do mnie przyjechała, jest to ta paczka ze sklepu internetowego Matik. Chyba to się tak czyta. Ja nie mam pojęcia, nie pamiętam. Galeria kosmetyków ekologicznych. Zamawiałam z tego sklepu tylko jeden malusieńki produkt. Paczka wielka i ogromna. Dobra, otwieramy. Uuu, jak ładnie zapakowane. W środku jest taki pocięty karton zabezpieczający. Mamy paragonik. W ogóle się zdziwiłam, że tamten sklep i ten dał paragon, bo na przykład Minty Shop nie daje. Co my tu mamy? Ulotkę. Linea Senza... Senza coś tam. Jakaś ulotka do mnie przyszła. Na temat czego? No może na temat jakichś ofert. A niestety to nie jest w języku polskim, więc chyba niewiele skorzystam, nawet nie jest po angielsku. A dalej mamy też jakieś ulotki. Koslis, jakaś marka. Tu już jest po polsku ulotka, więc sobie poczytam. Później mamy Wrinkle Smoothing Eye Cream z Madary. O, właśnie. Z Madary też miałam sobie zamiar kupić krem do twarzy, więc z chęcią przetestuję Madary, ogólnie markę. O kurczę! O kurczę, tu jest ten krem właśnie, który chcę przetestować. Ale super, jest do cery normalnej strony mieszanej, czyli to co ja właśnie chciałam, ten antyoksydacyjny krem, super. Super, super, bo właśnie chciałam go kupić, ale kosztuje 150 zł i troszeczkę się bałam wydać tyle na raz. I dalej z marki Madara mamy regenerujący krem na noc. Widać, widać, także strasznie się cieszę. Tutaj mam już chyba tylko śród, więc pudełko wyrzucam. A mianowicie docelowo co zamawiałam, jest to mniejsza wersja maseczki do twarzy. Jest to maseczka z kwasami AHA, peelingująca, która ma za zadanie nam rozświetlić skórę. Z tego co słyszałam, jest to maseczka mocno peelingująca i złuszczająca, więc idealnie coś co ja potrzebuję, ponieważ wiecznie mam pozapychane pory. Jest opis, więc będziemy czytać za chwilę wszystko. Dobra, a teraz przechodzimy do otwarcia paczki numer 3. Ostatnia paczka, największa, której zawartość też wcale nie jest jakaś powalająco wielka. Dobra, otwieramy. Ta paczka jest ze sklepu Natura. Więc tutaj możecie się spodziewać prędzej kolorówki.
tu jest takie do pociągnięcia. Może nawet mi się uda bez szwanku otworzyć. Lubi się otwierać paczki, co? Lubi się dostawać paczki. Kto nie lubi? Tu mamy takie pudełeczko z natury. Mamy mnóstwo folii z powietrzem zabezpieczającym. Kolejna folia. Mamy kolejny paragon. Tutaj widzę gazetkę, nawet dostałam z Drogerii Natura. Wiecie, co jest takie wkurzające, że u mnie w mieście nie ma Drogerii Natura. I tutaj mamy ofertę bardzo fajną. Dobra, to sobie później sobie pooglądam. Ale co ja zamówiłam? O Boże, jak pięknie zapakowany woreczek. Zamówiłam produkt, na który się bardzo długo czaiłam. Byłam już kilka razy w większych miastach, gdzie Drogeria Natura jest. Ale słuchajcie, zawsze natrafiałam na zamknięty przed moim nosem sklep. Nigdy nie mogłam się po prostu do tego sklepu dostać, bo jakoś nie wiem dlaczego, ale w soboty sklepy są na przykład w Krakowie zamknięte. Drogeria Natura. Okej, mamy bestsellerowe produkty. Tadam, z marki Kobo. Tutaj mam Kobo Professional Brightener Matte Powder i on ma gramaturę 9 gram, więc to jest dość sporo. Ogólnie ja go chcę używać do rozjaśnienia okolicy pod oczami. Ma przepiękny taki, bym powiedziała, kość słoniowa. Myślałam, że będzie bardziej biały. Czyli ma puder w kolorze kości słoniowej. Ma on za zadanie właśnie rozjaśniać. Dobra, zaraz będziemy czytać. I drugi zamówiłam matowy bronzer też do konturowania w odcieniu 311 Nubian Desert, ponieważ kończy mi się mój bronzer z Narsa, więc postanowiłam wypróbować sobie coś innego. Dobra, rozpakowaliśmy już z paczek, to teraz będziemy sobie otwierać z pudełeczek wszystkie produkty, oglądać i czytać, co ogólnie te produkty mają robić. Także przechodzimy dalej. Ok, no to przechodzimy do otwarcia pierwszego kremu tutaj z Miszy. Bardzo ładny ma kartonik, taki elegancki. Otwieramy w środku. Mamy nawet szpatułeczkę, dostałam specjalnie do tego kremu. I mamy też instrukcję. To ciekawa jestem, w jakim języku. Pewnie po polsku nie uraczymy nic totalnie. Widzę tylko jakieś krzaki, więc podejrzewam, że to w jakimś azjatyckim języku. Dobra, mniejsza z tym. Tutaj już mamy otwarte. I naszym oczom ukazuje się bardzo ładny, elegancki słoiczek. On jest również szklany, zakrętka jest plastikowa, jest w bardzo podobnym designie jak co? Nie, Boże, nie mogę sobie przypomnieć nazwy. Jak esencja, którą pokazywałam wam w pierwszym azjatyckim holu. Nie będę teraz otwierać, zapach pokażę wam po prostu w odcinku z wieczornym spa. Natomiast może szybciutko sobie przeczytam, jakie kremy ma działanie, bo tutaj sobie zdążyłam otworzyć stronę. A rozjaśniający krem, który chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, wspaniale redukuje przebarwienia, ujednolicając koloryt twarzy, sprawia, że skóra wygląda zdrowo i promiennie. Łagodna formuła bez parabenów, olejów mineralnych, barwników. Seria kosmetyków Time Revolution White Curl przeznaczona dla osób, które chcą wyrównać koloryt swojej cery, jednocześnie nawilżając ją i zabezpieczając przed szkodliwymi czynnikami środowiska, redukuje, zapobiega powstawaniu nowych przebarwień oraz odbudowuje komórki naskórka, które zostały uszkodzone w wyniku zbyt intensywnej ekspozycji na promieniowanie UV. Kosmetyki ujednolicają kolor skóry, skłonnej do rozmiernej pigmentacji, piegi, znamiona, zmiany potrądzikowe, czyli coś dla mnie. Oraz redukują przebarwienie postawy poprzez długotrwałe opalanie, jak również na skutek zażywania leków czy starzenia się skóry. Widocznym efektem stosowania serii jest piękna, promienna i zdrowa skóra o jaśniejszym i równomiernym kolorycie. Ja ogólnie też mam w planach kupić sobie tonik z tej serii.
I tutaj jest bardzo, bardzo obszerny opis, jak to stosować, więc ja podlinkuję Wam na dole w opisie ten krem. Będziecie mogli sobie zajrzeć i jeszcze wszystko doczytać. Także krem bardzo mi się podoba, jeśli chodzi tutaj o design. Elegancki produkt. No zobaczymy, jak się sprawdzi. Dalej mamy Mizon, ten olejek, balsam. W sumie olejek w balsamie do demakijażu. Otwieramy sobie. A i naszym oczom... O, popatrzcie, widzisz? Widzicie? Oni dodają szpatułki do wszystkich takich słoiczkowych rzeczy. Bardzo mi się to podoba, ponieważ nie wkładamy brudnych paluchów do środka. Także jest też szpatuła i słoiczek jest takiej wielkości. Także jest znacznie, znacznie mniejszy od Clinique. No, ma 80 ml, a Clinique ma 125, czyli 45 ml mniej ma Mizon. Ciekawa jestem, jak będzie pod względem demakijażu, tego też dowiemy się właśnie w domowym spa. Przeliczając, no tutaj mamy około 70 zł, nawet nie wiem, czy nie coś nie pod 80, a tamten kosztuje jednak 150, więc zobaczymy, który się będzie bardziej opłacało. I co tutaj napisali? Oczyszczający olejek w komfortowej formule balsamu do dokładnego demakijażu z ekstraktem z aloesu i papai. Doskonale oczyszcza skórę z zanieczyszczeń nagromadzonych w ciągu dnia, rozpuszcza sebum, nie wysuszając przy tym skóry. A świetnie usuwa nawet ciężki, wodoodporny makijaż. Pomaga zapobiegać nowym wypryskom. O, coś super dla mnie. Rewelacyjnie nawilża i pielęgnuje skórę. Delikatna formuła nie powoduje podrażnień, pozostawia miękką, głęboką skórę. Gładką skórę, nie głęboką. Doskonałe dla każdego typu skóry, suchą nawilżę, natomiast tłustą doskonale oczyści z sebą. Najlepiej stosować z mydłem do demakijażu. Oni też mają właśnie z tej serii specjalne mydełko do demakijażu. Stosowanie, no to później przeczytam też, jak będę używać. A teraz zobaczymy sobie opis tego kremu, czy nie kremu, bazy pod krem BB z Miszy. Zaraz jeszcze sobie znajdę w telefonie. Tu już otworzyłam i mamy taką piękną, elegancką, matową tubkę z pompką. O, coś takiego. Piękne opakowanie. 40 ml takiej bazy mamy. Dobra, ja jeszcze znajdę szybciutko opis, bo tutaj niestety, ale jest jakiś taki zatłuszczony tak jakby i się wszystko powyciera. Okej, znalazłam już opis, a już Wam czytam. Sprawia, że skóra wygląda świeżo, promienie oraz nadaje jej wyjątkową gładkość. MBB Boomer zawiera opatentowaną formułę zawierającą olejek moringa, oliwę manan oraz organiczne związki adenozynem i arbutynem, czyli składnik rozjaśniający. Dzięki tym substancjom baza świetnie stapia się ze skórą, nawilżając ją i tworząc film ochronny, który działa na długo po zmyciu makijażu. MBB Boomer poprawia odcień skóry oraz redukuje drobne zmarszczki i linie mimiczne. Świetnie, ponieważ ostatnio zaczęły mi się podkłady podkreślać mi zmarszczki tutaj i na czole, więc mam nadzieję, że dzięki tej bazie nie będzie mi się podkład zbierał w załamania skóry. Olejek moringa użyty w bazie pochodzi z nasion zwanym drzewa cudu. Dzięki unikalnej konsystencji łatwy sposób wnika w głębsze warstwy skóry, odżywiając ją i poprawiając jej wygląd. Powoduje zmiękczenie skóry, nawilża ją oraz wygładza. BB Boomer może być stosowany do wszystkich typów cery. Także też będziemy sobie testować. Myślę, że przetestujemy z jakimś tutaj kremem BB. Dobra, to tutaj z tych produktów z Miszy byłoby na tyle. Teraz mamy tutaj z Madary tą maseczkę z kwasami AHA. Już sobie otwieramy. Są dwie pojemności. Ogólnie ja wzięłam sobie na przetestowanie tą mniejszą. Ja mam 12,5 ml i jest jeszcze większa, ale nie pamiętam, ile ma. Wszystko Wam podlinkuję na dole w opisie filmu. Otwieramy i tutaj w pudełeczku mamy takie przegródki. I tu mamy taką śliczną
miniaturową maseczkę. Tutaj jest narysowane, żeby trzymać od 3 do 10 minut, ale ona jest malutka, strasznie malusia i taka lekka, jakby nic w niej nie było. Czy tutaj mamy, instrukcja jest większa i cięższa od, ogólnie od tej maseczki, ale mamy instrukcję, o ludzie. Teraz może nie będę tego rozkładać i czytać. Zobaczmy sobie, co jest napisane tutaj na opakowaniu. Czyli tak, aktywnie rozjaśniająca, pilnująca maska AHA. To aktywna maseczka rozjaśniająca, pilnująca, daje natychmiastowy efekt rozświetlający skórę dzięki super dawce aktywnych kwasów. Coś dla mnie. Stosowanie. To sobie przeczytamy już przy nakładaniu w osobnym filmiku. Także to by było to. No i zostały nam chyba tutaj te dwa pudry, które sobie zamówiłam. Przeczytamy, co tutaj sobie producent napisał. Matowy puder rozjaśniający do konturowania i modelowania twarzy. Skrobia jęczmienna nadaje skórze efekt aksamitnej gładkości i gwarantuje trwałe, matowe zmatowienie i rozjaśnienie. Specjalnie dobrany lekki emolient zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody, a aloes łagodzi podrażnienia. No zobaczymy, jak za produkt za 19,90, no to dużo producent obiecuje. Następnie Nubian Desert Matte Bronzing and Contouring Powder. Ma bardzo ładny taki chłodny odcień, może otworzymy. Jezu, jak jestem przeszczęśliwa, że w końcu mogłam sobie zakupić. Fajne, ciekawie wygląda. Jestem bardzo zaciekawiona, jak się sprawdzi. Muszę zrobić koniecznie, nie wiem, czy zrobię test, czy od razu zacznę używać. Nie mam pojęcia. Matowy brązujący puder w kamieniu nadaje skórze odcień naturalnej, zdrowej opalenizny. Idealny do kreowania cienia w nawiasie, znaczy w nawiasie, w cudzysłowiu, cienia na twarzy. Polecany do konturowania, modelowania twarzy i ciała. No kaloryfera sobie na pewno modelować nie będę, bo to była ściema straszna. Ewentualnie mogę sobie piersi wymodelować. Dobra, to by było na tyle. Coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Chyba nie. Mam nadzieję, że mój open box haul Wam się podobał. Dajcie znać, które kosmetyki Was zaciekawiły. Mnie ciekawią bardzo. Będę robić testy. Dzisiaj może jeszcze mi się uda nagrać domowe spa z użyciem właśnie tych koreańskich produktów. No i to by było na tyle. Dajcie kciuka w górę, jeśli film Wam się podobał, a jeśli jesteście zaciekawieni produktami, a nowe osoby też zapraszam do subskrybowania, bo będzie dużo więcej ciekawych materiałów, filmów. Ostatnio udaje mi się kręcić z większą częstotliwością. Także trzymajcie kciuki, oby tak było dalej. Dobra, trzymajcie się, pa! A, jeszcze zapomniałam Wam się pochwalić, bo wczoraj miałam 28 urodziny i z tej okazji dostałam od narzeczonego cudowny prezent. Moje pierwsze markowe perfumy. Mianowicie mam na myśli o, właśnie te. Jestem taka przeszczęśliwa. W końcu mam coś porządnego, czym mogę się psikać. I ładnie pachnieć. Także jeszcze to chciałam Wam pokazać w tym holu. Ale niestety z całej tej euforii otwierania paczek zapomniałam wspomnieć. No oczywiście to też przez internet zamawialiśmy. Także czekaliśmy na 4 paczki. Bardzo, bardzo fajnie. No dobra, to tyle. Kończę. Pa!